W dzisiejszym odcinku opowiem wam historię Polski, której nie ma królów, a to dlatego, bo jest Republiką Kozacką. Tak, to będzie bardzo dziwna historia, ale dzięki temu polska husaria jest najpotężniejszą kawalerią na świecie. A składają się na nią same regimenty ciężkiej husarii i lekko zbrojnej jazdy kozackiej. Siła pancerna tak dobra, że nawet nie musicie jej dużo płacić, a i tak zniszczy każdego przeciwnika. Witaj imperialistów, tutaj Lukas. W Polsce w XV wieku panuje bezkrólewie, bo wiecie, Warneńczyk zginął nad Warną, przez co w Polsce chwilowo szlachta może robić co chce. Płynęło to na pogorszenie się relacji ze wszystkimi sąsiadami. Z Duńczykami weszła Polska w konflikt handlowy, Węgry uznano za winnych przegranej pod Warną, a Czechom lepiej już było nie istnieć. Chciano nawet Czechy usunąć z map. Ponoć poszło o jakiegoś słynnego Kreta. Był podejrzany o kradzież węgla. Szlachta, wykorzystując sytuację, ustanowiła dla siebie mnóstwo przywilejów. A podczas Zgromadzenia Narodowego możni zdecydowali, że Polska musi się skonsolidować, że musi odnowić swoje rezerwy ludzkie po ostatniej wojnie z Turkami. Tymczasem w polskim Sejmie postanowiono zwrócić koronie trochę ziemi. Chociaż można byłoby jeszcze reformować kraj, ale po co to komu? W Sejmie zasiada tylko jeden delegat, a i tak go muszę przekupić, to znaczy przekonać. Delegaci z innych województw dołączą do niego na następnym sejmiku. Na polskim dworze zatrudniono doradców, niestety nie ma takich, którzy by chcieli pracować za połowę stawki. Rozpoczęto też szukanie potencjalnych kandydatów do tronu. Dlatego zawarto Mariusz Królewski z Habsburgami, szukano też sposobów na poprawienie relacji z papiestwem. Niestety arcyksiąże austriacki bardzo szybko umiera, a Polacy decydują się wykorzystać tą sytuację. Nara Austrio, spadkobierca Władysława III. I tak, w tym momencie ważą się losy Polski. Ale że jeden Jagiellończyk już wykazał się bystrością umysłu i zaszarżował na doborowe tureckie wojsko, a potem zginął, polska szlachta chociaż raz stanęła na wysokości zadania i doszła do porozumienia. Zdecydowali, że jeden z nich, Zygmunt I Kazimierz, będzie nowym władcą Polski. W międzyczasie w Mołdawii wybuchła wojna domowa, a polski władca postanowił w niej interweniować. Poparł jednego z pretendentów, Romana, i wysłał mu wojsko do pomocy, który po wygranej wojnie złożył hołd lenny Polsce. Król Kazimierz wydał też specjalny przywilej wzmacniający władzę książęcą, żeby władcy Mazowsza oraz Mołdawii byli bardziej lojalni. Rozwiązano też sprawy dynastyczne, które były konsekwencją przegranej pod Warną. W następstwie doprowadziło to do zacieśnienia relacji z Świętym Cesarstwem Rzymskim Narodu Niemieckiego, do którego też Polska w krótkim czasie dołączyła. A racją stanu dla Polski stało się poszerzanie jej granic dalej na wschód. I uwaga, jeżeli chcecie powtarzać dokładnie te kroki, które ja robię, nie klikajcie tej misji. Na nasze szczęście Wielkie Księstwo Litewskie zawarło sojusz z Republiką Nowogrodzką. Zwiastował to rychły konflikt pomiędzy Litwą a Moskwą, bo Moskwa na pewno zaatakuje. Prawda, Moskwo? Atakujesz? Już? Ewentualnie król Kazimierz rozważał inwazję, jak tylko unowocześni armię. Podjęto też starania, by ludność Czerwonej Rusi oraz Podola nawrócić na katolicyzm, bo obecnie większość ich terytoriów jest wiary prawosławnej. W 1948 roku Moskwa zaatakowała Księstwo Tweru, co spowodowało, że Republika została wciągnięta do wojny i nie odpowie na wyzwanie Litwinów do broni. O, mamy potomka. Kiedy on się narodził? Polskie wojska rozgramiają litewskie pod Podolem. I to bardzo. Jak i po krótkim pościgu, mniejsza armia sojuszników litewskich i następnie armia polska kieruje się prosto na Wilno. A samo Wilno będzie oblegane przez wojska najemne i wojska wasalne. Druga rzeź pod Podolem. Pierwsza wojna z Litwą zakończyła się uzyskaniem dużych reparacji od Litwy, ale też wyzwoleniem ludności z terenów Zaporoża, które następnie jest przyłączane do korony polskiej. Chociaż teraz jesteśmy księstwem, czy księstwo może mówić o koronie? I podczas ostatniego turnieju wyłonił się czempion. I ten dreszczyk emocji, czy dostajemy dobrego generała, czy też nie. Tak, dosłownie jak w Raid Shadow Legends, które zdecydowało się ponownie zasponsorować odcinek u mnie na kanale. Ta gra wam się chyba spodobała, co wcale mnie nie dziwi, bo przecież jest totalnie za darmo. W dodatku jest to gra mobilna, więc możecie w nią grać na telefonie, na tablecie, nie wychodząc z łóżka, będąc w toalecie, lub w ekstremalnym przypadku nawet na dworze. W grze macie do zdobycia około 700 postaci, którymi możecie walczyć w PvP, na przykład na arenach, lub PvE podczas rajdowania bossów.
Sam obecnie jestem na początku podróży, bo mam dopiero 29 poziom, ale już udało mi się zdobyć kilka interesujących bohaterek. Czy to do walk na arenie miażdżę totalnie przeciwników? Ale żeby nie było, że zawsze jest łatwo, ta gra potrafi być czasem wyzwaniem. Dla mnie ścianą jest pajęczy boss, który ma wiele unikalnych mechanik. Przykładowo przyzywa chmarę tych mniejszych pająków, a te nie dość, że zatruwają mi po kolei moje postacie, to jeszcze jak nie zdążę ich zczyścić, to podleczają bossa. Niech ktoś mi pomoże, jak ja mam go przejść. Na szczęście mogę zająć się turniejem albo jakimś wydarzeniem specjalnym. I to jest bardzo mocny aspekt tej gry. Jest ona cały czas rozwijana. Nawet w tym miesiącu będzie nowy update Call of the Arbiter, który dodaje mnóstwo nowego kontentu, nowych bohaterów, nowe artefakty, będzie co robić. Więc nie czekajcie, użyjcie mój link, który macie w opisie, albo zeskanujcie ten kod QR, który wam teraz powiększam. I zgarnijcie starter pack, który zawiera tego epickiego smoka Drake'a oraz wiele innych użytecznych rzeczy, jak dodatkowe złoto, energia czy też exp. Więc dzięki Riot Shadow Legends za możliwość zareklamowania tej gry, a my wracajmy do naszej opowieści. Tak, zdecydowanie trafił mi się legendarny dowódca. W Polsce pojawił się nowy stan, kozacki, i król nadał mu nowe przywileje. Kozacy są świetnymi jeźdźcami i polska kawaleria na pewno na nich skorzysta. Nowo zdobyte terytoria dołączono do cesarstwa. Jakby co, drugi raz tego nie korujemy. Kozacy tak spodobali się naszemu władcy, że postanowił utrzymać ich wysoką autonomię, wypuścił wasala Zaporoże. Niestety doszło do połączenia tronu węgierskiego oraz austriackiego. Dlatego uwaga polskiego księcia została zwrócona na Śląsk. Tym bardziej, że czeskie wojska są zaangażowane w inny konflikt. Dlatego nasz młody książę jednak wykorzysta tą sytuację. Polskie wojska wkraczają na Śląsk z pomocą wojsk austriackich. Naszym celem będzie zdobycie całego Śląska. Rozpoczynamy również proces przyłączenia Mazowsza. Kraków przeżywa w międzyczasie wielkie boom i szybko się rozwija. Dlatego potrzebne są inwestycje w infrastrukturę. I po błyskawicznej wojnie Śląsk został przyłączony do Polski. Czechy przegrały też drugą wojnę i zostały zmuszone do wypuszczenia Moraw oraz Lusatii. Śląsk to bardzo bogate tereny, dlatego zostaje tutaj zaprowadzona administracja Polski. W wyniku szybkiego rozwoju Krakowa pojawił się w nim nurt renesansu. Po przyłączeniu ziem Mazowsza, nowa stolica Polski została przeniesiona do Warszawy, a następnie do Chełmna. Dlaczego tak? Na razie niech będzie to moja tajemnica. Konfederacja Pruska powstała przeciwko niesprawiedliwym rządom Krzyżaków, zebrała armię w Gdańsku, Polska poprze Konfederację i wesprze ją militarnie. A wszystko po to, żeby osłabić wpływy krzyżackie. Rebelia chyba była większa niż spodziewali się Krzyżacy. Na razie wstrzymajmy się z rozwojem technologii dyplomatycznej, potrzebujemy punkty. Został zawarty sojusz defensywny z Francją, na wypadek jakichś wojen z Turkami, ale to jest brzydkie. I tak narodziła się Republika Gdańska, ale niestety zakon krzyżacki nie upadł. Nieważne! Super ważne, nie czycie Gdańska jeszcze waszym wasalem, nie klikajcie tej misji. W wdzięczności za pomoc Zaporoża w poprzednich wojnach, książę Kazimierz przekazał mu dwie prowincje. Wraz z rozwojem technologii administracji państwowej stało się możliwe wybranie kierunku, jakim podąży Polska. W tym wypadku lepsze zarządzanie własnymi wasalami. Oraz żeby rozpocząć bardzo powolny proces przyłączania Zaporoża do Polski. Doszło do wojny polsko-litewskiej w celu jej upokorzenia i osłabienia na arenie międzynarodowej. Sama wojna zakończyła się szybkim zwycięstwem, a sama Polska stanęła na progu swojej złotej ery. No prawie. A wdzięczny polski władca spłaca zadłużenie Zaporoża i przekazuje mu kolejne prowincje. Teraz leci Lwów do niego. Halo? O, prowincje, nie roszczenia. W celu poprawy polskiej dyplomatycznej reputacji pozyskano papieskiego legata. Nastała również polska złota era. Nie martwcie się, będziemy mieli jeszcze ją w przyszłości. Dzięki niej nowe idee w Polsce rozwijają się znacznie szybciej. Austria wzywa Polskę do pomocy w wojnie. Z tego też powodu władca przekazał kilka kolejnych prowincji Zaporożu, żeby uzyskać jego pomoc oczywiście w tej wojnie. O, Warszawa leci do Zaporoża. Terytoria aż do Poznania! Polska znacząco zwiększyła swoją dyplomatyczną reputację na arenie międzynarodowej. Dlatego dwór skupi się na działaniach dyplomatycznych. Księstwo Polski nie ma interesów w wojnie z Wenecją, dlatego zakończyliśmy tą wojnę. Został również rozwiązany sojusz z Austrią. A tymczasem Polska nam się zmniejsza, zmniejsza i zmniejsza się bardzo. Dlatego król Kazimierz zdecydował się zdobyć nowe terytoria od Czechów. W międzyczasie prowincje należące do Zaporoża również są rozwijane. Robię to po to, żeby spowolnić proces integracji Zaporoża, idzie mi za szybko. Czesi przekazują Polsce 3 prowincje, aż do kopalni złota nie bierzemy dodatkowych gratyfikacji. Król Kazimierz planuje za 7 lat kolejną wojnę z Czechami. Jako że na Węgrzech znajduje się bratni naród słowacki, polski władca decyduje się na inwazję i wojnę z Węgrami oraz Austrią.
To, że przy okazji zdobędzie kolejną kopalnię złota, nie ma tutaj nic wspólnego. Jako że Francja miała pełne zobowiązania wobec Polski, została wciągnięta do tej wojny, chociaż polska armia na razie nie ma żadnych problemów. A wojna kończy się bardzo szybko, cała Słowacja zostaje dołączona do Polski. Prawie wszyscy Słowianie wyzwoleni. A po tej wojnie Polska znów się skurczyła. Nie! I znowu się skurczyła. No dobrze, nasz władca przekazuje kolejne prowincje Zaporożu. Tak jak widzicie, Zaporoże ma 90% i przekazuje im kolejną prowincję. Zbliżą się ponownie do tego i przekaże im kolejną prowincję. Uważajcie na liberty zajer waszych wasali. Czas na pewną wojnę prewencyjną z Litwą, żeby zabezpieczyć nasze granice na kolejne 15 lat. To samo trzeba będzie zrobić z Moskwą. Sojusznicy litewscy są rozgromieni, a wojska litewskie toczą wojnę podjazdową i unikają starć. Litwini chyba zyskali nowego dowódcę. Ale nic im to nie dało, zostali rozbici w bitwie pod Cernigowasem. Słabość Litwinów wykorzystali Moskale, dlatego polskie wojska muszą dokonać interwencji w Moskwie. Nawet Francja nam pomoże. Księstwo Polskie pokonuje bez problemu moskiewskie, mimo iż samo Księstwo Polskie jest obecnie naprawdę małe. Ta kampania staje się coraz dziwniejsza. Wojna z Moskalami zakończyła się 9-letnim okresem pokoju, a Zaporoże dostaje całą Słowację. Księstwo Polskie liczy obecnie tylko i wyłącznie 4 prowincje. Zaporoże jest jednak mu wdzięczne i nie ma żadnych dążeń niepodległościowych. Minęło 7 lat, więc czas na kolejną wojnę z Czechami. By sromotnie tym razem ją przegrać i oddać te 3 prowincje, które nam zostały, Czechom. Dzięki temu Polska pozostaje nam tylko w hełmie. Ale czy na pewno? Bo teraz mój władca nadaje pewien przywilej szlachcie, który powoduje, że nagle mamy 100% Zaporoża. Voila, było Zaporoże i nie ma. Tada! I możecie teraz zachodzić w głowę, o co chodzi w tej historii? Spokojnie, zaraz wszystko wyjaśnimy. Nasz władca zaczął umacniać władzę w Polsce, tworząc nowe województwa. We wszystkich prowincjach zmniejszał też autonomię lokalnej ludności. Zerwał sojusz z Francją, chciał również wszędzie dokonać rozwoju prowincji polskich, więc wydał specjalne edykty, by następnie sporo zainwestować. Uczynił Republikę Gdańską polskim wasalem, co najważniejsze, nie chciał od Konfederacji dodatkowej ziemi. Najbardziej mu zależało na 5-letnim okresie pokoju. Niestety zmiana statusu Mołdawii z marchi na wasala nie dało tego samego efektu. Czas odprawić legendarnego generała na zasłużoną emeryturę? Nie wierzę, że to robię. I teraz na starość nasz władca dostał jakiejś demencji. Zrzucił koronę, wsiadł na konia i odjechał w stronę zachodzącego słońca. Wyzwolił Zaporoże, które miało 40 prowincji. Pamiętajcie, żeby zaznaczyć, że chcecie grać tym Zaporożem. Zaporoże jest wiary katolickiej, bo było tutaj więcej takich prowincji. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, by w przyszłości zmienić na prawosławie. Tak oto nastała era Zaporoża, które niestety wciąż jest wasalem tej malutkiej Polski. Z bardzo młodym władcą, kniaziem Iwanem I. Zaporoże odziedziczyło rozwiniętą administrację, co spowodowało, że poznali już całą ideę defensywną. Jednak nie tak miała przebiegać droga tego Zaporoża. Bolało was to, prawda? Idee zaporoskie są skupione na grabieniu i rozwijaniu własnych prowincji. Samo Zaporoże wchodzi na drogę wzmocnienia arystokracji. Następnie Iwan odpowiedział na zew stepów. Ustrój Zaporoża zmienia się na republikę, stajemy się radą kozacką, która wzmocni nasze tradycje potężnej kawalerii. I uwaga, jest to unikalna republika, która może grabić prowincje. Dalsza droga reformy tej republiki jest raczej standardowa, z pewnymi wyjątkami, ale to nie w tym odcinku. Iwan reformuje kraj w kierunku politycznych dynastii oraz częstszych elekcji. Raczej jest tego pewien, że będzie często wybieranym władcą, a to raczej umocni jego pozycję. Nasz kniaź wiedział, że ma teraz 5 lat na ogarnianie kraju, dlatego powtworzył nowe województwa, znowu zmniejszył autonomię lokalnej ludności, przez co była ona niska praktycznie w całym kraju. Następnie skupił się na ustanowieniu nowych szlaków handlowych, a sam był znany z tego, że był patronem sztuki. Fajne! Aby kraj był stabilniejszy, rozpoczęto nawracanie prowincji na katolicyzm, rozesłano też posłów do wrogów Polski, na przykład do Moskwy, czy też Imperium Osmańskiego. Zaporoże posiadało mnóstwo ziemi koronnej, którą mogła rozdać stanom, sprzedawać raczej się nie opłacało, ewentualnie Iwan mógł to wykorzystać do szybszego reformowania kraju. Natomiast na pewno chciał wzmocnić stan kozacki, no w końcu on wzmacnia kawalerię, dlatego rozdał mu szereg kolejnych przywilejów, co bardzo wzmacnia zaporowską jazdę. A lojalni kozacy to większej ilości kozaków w armii. A były to bardzo silne regimenty, słynące z mocnych uderzeń kawalerii. I to niezależnie, czy płaski teren, czy góry, czy lasy.
Ja w to nie wierzę, Polska jeszcze dorekrutowała wojska. Nasz nowo wyzwolony kraj za dużo nie zarabia, ale szybko to zmienimy. Tym bardziej, że niedługo może nastać nowa złota era. A splendor Zaporoża pozwala być postrzeganym jako mniejsze zagrożenie. O wolność Zaporoża będziemy mogli walczyć w 10 roku, czyli za niecałe 4 lata. Zdecydowanie ten okres chcemy wykorzystać do rozbudowy naszego kraju, tym bardziej, że los nam w tym pomaga. Na Zaporożu polska kultura zdecydowanie jest akceptowalna, a nawet po chwili staje się nową dominującą kulturą. Czyżby miał być to sen o stworzeniu nowej, potężnej Polski? Tylko musimy pozbyć się uzurpatora. Iwan wygrywa pierwsze wybory. Świt nowej republiki, a ona już musi sobie radzić z takimi oto buntownikami z Krakowa. Czy mają jeszcze roszczenia praktycznie do całego mojego kraju? W sumie to nie ma co się dziwić, trochę tych buntowników się zbliża. Nastawienie naszego kraju zmieńmy zdecydowanie na militarne. Październik 1490 roku to moment, w którym okres pokoju z Polską dobiegł końca. I Zaporoże może zawalczyć o swoją wolność. Chociaż nie spotka się to z przychylnością innych państw. Ale kto by się tym przejmował? Nasze wojska bardzo szybko lecą na stolicę Polski. Gdańsk oraz Mołdawia nie powinny raczej brać udziału w tej wojnie. Chociaż Mołdawia stała się bardzo lojalna. Litwini wsparli Polskę? Ja sobie to zapamiętam. Ale pieniążki to skąd wy macie na to? Niestety wojska Iwana musiały uderzyć na Gdańsk. I tak samo potem na Mołdawię, bo tam zbiegło polskie wojsko. Ale na szczęście po kilku latach wygrywamy wolność, zdobywamy ostatnią polską prowincję, dzięki czemu Gdańsk oraz Mołdawia składają hołd wasalny Zaporożu. Na szczęście z nowymi wasalami mamy długi okres pokoju, więc mamy czas obniżyć ich dążenia niepodległościowe. Chyba? No i mogłaby już powstać prawdziwie kozacka Polska, ale to jeszcze nie ten moment, bo fajnie będzie wykorzystać zaporowskie idee oraz arystokratyczne do rozwinięcia kopalni złota. Obchodząc wszelkie regulacje państwowe, Moskwa wsparła niepodległość Gdańska, złoto rozwinięte, no to jest ten moment, w którym czas stworzyć Rzeczpospolitą. To znaczy Polskę oczywiście. Tak, wszyscy wiemy, że polskie tradycje są najlepsze, bo stworzymy epicką, ciężką kawalerię. I tańszą kawalerię? Fajnie, nie? Warszawa ponownie staje się stolicą Polski. Iwan wysuwa roszczenia wobec pruskiej konfederacji, dzięki czemu cały region Gdańska staje się terytorium narodowym Polski. Przez co nasi dyplomaci nie będą musieli pracować aż tak ciężko nad jego przyłączeniem do korony. Tylko czeka nas wojna z Moskwą, bo wtedy przestanie wspierać Gdańsk. Swoją drogą, tworząc Polskę, opuściliśmy Imperium Świętego Romana. Nieważne, w Polsce zapanuje polski renesans. Na dworze możemy zatrudnić Mikołaja Kopernika, który będzie pracował prawie za darmo, bo wiecie, jest pasjonatem. Iwan rozpoczął też rozbudowę polskiej armii. I to akurat w dobrym czasie, bo trzeba dokonać kolejnej interwencji w Moskwie, aby ocalić Litwę od tego agresora. Powołane na szybko wojsko kozackie, prawie gotowe, rusza na wojnę. Na razie dość mało kawalerii, ale jak klikam ten guzik, to zostaje tylko piechotę. A szkoda, bo kawalerii mogę mieć już bardzo dużo. Nasze pokojowe armie zabezpieczają Litwę, a wojska moskiewskie od razu się wycofały. Gdzieś tu były przed chwilą, ale już ich nie ma. Szlachta polska i jej problemy. Statuty piotrkowskie? No niech im będzie tym razem. Moskwa praktycznie od razu przestaje wspierać wolność Gdańska. Więcej kawalerii do naszej armii. I nasze armie stoją pod fortecami moskiewskimi, teraz trzeba je tylko zdobyć. Polska wysyła roszczenia terytorialne do Litwy, nie podoba nam się to, że staje się ona takim łatwym łupem dla Moskwy. Poza tym korzenie naszego kraju sięgają do kultury Rusi i chcemy ją zabezpieczyć dla nas. Mimo trwającej wojny dalej reformujemy nasz kraj, no oczywiście idziemy w kozackie regimenty. Dobrą alternatywą byłaby inwestycja w kawalerię. Jednak nasz kraj jest dumny z kozackich korzeni i do nich sięgamy. No chyba, że macie inne zdanie, to mi powiedzcie. Polskie armie musiały cofnąć się pod Ostrudę i rozbić tutaj moskiewską armię. Dotarły do nas wieści z zachodniej granicy. Austria i Osman mają wojnę. Dochodzą do nas też informacje, że Szkoci tym razem nie tylko wywalczą wolność. Czas rozbić armie duńskie, raczej nie powinny mieć z nami szans, raczej, dzięki. Niestety na naszym terenie wybuchły rebelie, wykorzystały to, że polskie wojska były w Moskwie. A tam oczywiście odnosiliśmy wielkie zwycięstwa. Dzięki czemu upokorzyliśmy Moskali oraz wzięliśmy znaczące reparacje wojenne. A co najważniejsze, Litwa ocalona, zabezpieczamy Ruś. Tymczasem wojska litewskie z jakiegoś powodu opuściły teren własnego kraju i uciekły do Imperium Osmańskiego. Mimo to miażdżymy Litwinów, może to wynikać z ich zacofania militarnego. Zresztą Moskwa jest podobnie zacofana. Od Moraw przejmujemy ich stolicę.
Przy okazji ją doszczętnie plądrujemy. Jako Republika, Boże, co jest tak fajne. To jest moja chyba ulubiona nacja w tym momencie do grania. Może to jest ten czas, w którym powinniśmy rozwiązać święte cesarstwo rzymskie? Zobaczymy, dokończmy niszczenie litewskich armii. Z zakonem liwońskim zawieramy biały pokój, to po to, żeby ich najechać za te kilka lat. Do Polski przybywają uchodźcy z Bizancjum, chętnie ich przyjmiemy. I cały obszar Rusi został zabezpieczony. Przy okazji zyskaliśmy bezpośrednią granicę z Imperium Osmańskim. Tych prowincji raczej grabić nie chcemy, bo kulturę Rusi akceptujemy. Polska i Szwecja zawierają defensywny sojusz. Książę Iwan pracuje też nad zawarciem sojuszu z Francją. W końcu jesteśmy nową, lepszą Polską. Do Polski docierają informacje o nowym odłamie chrześcijaństwa, zwanym protestantyzmem. Polska i Francja stają się ponownie sojusznikami, a doktryny głoszone przez protestantyzm tak przypadły Iwanowi, że wprowadza go w całej Polsce. I teraz nawracamy od tych, które dają nam najwięcej jedności religijnej. Czy pojawiły się jakieś nowe przywileje dla nas? Chyba nie. O, jest to. To jest dobry moment, żeby odzyskać polskie ziemie narodowe, które nam odebrali Czesi. No, w tym momencie też odzyskamy kopalnię złota. Austria nie obroni Czechów, toczy inne bardzo ciężkie wojny. O, czas na militarną reformę! Ziemie odzyskane, plus zabezpieczyliśmy Pragę. Tylko tą łupimy. Na nowo podbitych terytoriach trzeba koniecznie zaprowadzić nasze twarde rządy. Rozpoczynamy przyłączanie Gdańska i Mołdawii do naszego terytorium. Jako, że warsztaty zostały już wszędzie w Polsce zbudowane, czas naprawić handel, bo ten niestety upadł w międzyczasie. Proces ten rozpoczął się od rozbudowy największych centrów handlowych oraz rozbudowy lokalnych rynków. Wcześniej nie było sensu tego robić, bo pamiętajcie, że każda zmiana tagu powodowała ich obniżenie poziomu o 1. Litewskie wojsko nie ma z nami szans. Tak, doszło do wojny o inflanty z zakonem kawalerów mieczowych. Przy okazji skróci to okres pokoju z Litwą. Sprawa zakonu została całkowicie rozwiązana, Ryga wpadła nam przy okazji. Jako pierwszy aspekt wiary wybrano zwiększenie dążeń ewangelizacji niewiernych. Ewentualnie może rozwój prowincji, bo byśmy mieli tańsze budowanie budynków na 10 lat. Wybrałem protestantyzm dlatego, że na Polsce on będzie świetnie działał, zwłaszcza, że będzie budował naszą husarię. Wiele innych aspektów wiary również będzie u nas świetnie działało na Polsce. Mimo religijnej zawieruchy nastała kolejna polska złota era. Przywrócono też ideę parlamentaryzmu, bo jednak niech ktoś inny zajmie się tymi głupimi ustawami. A pierwszą rzecz, którą będziemy procedować, to wzmocnienie naszych republikańskich tradycji. Polskie armie znowu przekroczyły litewskie granice w celu ich zabezpieczenia przed Moskalami. Ci są bardzo agresywni przecież. Coraz mniej tej Litwy, coraz mniej. Doszło do wojny osmańsko-moskiewskiej. Dobra, najedźmy Moskwę. Bo dość korzystne będzie zdobycie reszty inflant dla Polski. Nasz władca się wycwanił, poczekał aż całe wojsko moskiewskie przejdzie dosłownie do Danii i wezwał Szwecję do wojny. Teraz szwedzkie forty odcięły całą moskiewską armię w Danii. Tu nie ma ani jednej jednostki. To co, rozbiory Rosji? Dalsza droga idei, którymi podąży Polska, to oczywiście Horda Ideas, bo to sięgnie do najwspanialszych kozackich korzeni. Lepsza kawaleria, tańsza kawaleria, mniejsza agresywna ekspansja i stabilniejszy kraj. Dzięki temu regimenty jazdy są obecnie tańsze w Polsce niż piechota. Fajnie, nie? Jako, że Gdańsk stał się już integralną częścią Polski, no to teraz musimy ustanowić tutaj nowe województwa, ustabilizować sytuację. To jest bardzo ważny region dla Polski. Austria i Węgry stały się już jednym państwem. Gdańsk jest tak ważnym regionem dla Polski, że zostało przeniesione tutaj centrum handlu. I jako, że Polska stała się już naprawdę dużym krajem, musimy zacząć inwestować w sądy, które będą lokalnie wzmacniały naszą władzę. Okres prosperity dla Polski właśnie się zaczyna. Polska korona, która zwiększa nam produkcję w całym kraju. Pozwala nam to zarabiać jeszcze więcej. I teraz Polska powinna podążyć drogą dalszego wewnętrznego rozwoju gospodarki. Czas zintensyfikować wysiłki rozwoju polskiej wsi, bo to spowoduje, że przez najbliższe 25 lat polska wieś będzie naprawdę nieźle się rozwijała. A dokładniej to chodzi o tą polską wieś w tym niebieskim obszarze. To spowodowało, że każda manufaktura przynosi nam wymierne zyski. No i niestety po 50 latach Iwan umiera. Ciężko będzie go zastąpić. Polskie wojsko przechodzi całkowitą reorganizację. Zainwestowano w kozacką kawalerię oraz regimenty artylerii. Piechoty nie uświadczymy. Powstała też osobna armia polskiej ciężkiej husarii. Tak się dobrze składa, że pokój z Moskwą właśnie dobiegł końca. I ta niestety znowu zaatakowała Litwę. Musimy ją bronić.
Jednak tym razem, żeby wreszcie pozbyć się tego moskiewskiego zagrożenia, zdobędziemy od niej jakieś terytoria. Polskie pokojowe wojsko wyzwala Litwinów, w międzyczasie skończyłem rozwój idei hordy i teraz nasza kawaleria jest naprawdę potężna. A to jeszcze nie jest koniec. I tutaj pytanie do was, drodzy widzowie, czy chcecie poznać dalszy ciąg tej historii? Bo żeby stworzyć naprawdę przepotężną kawalerię, musiałbym rozegrać tak do 1600 roku tą kampanię, wykonać taką misję oraz rozwinąć jeszcze dwie idee. Zostawcie łapkę lub dajcie mi znać w komentarzu. Został utworzony rezerwat litewski. Mimo pozyskania kapitału z Moskwy, wciąż mamy bardzo dużo manufaktur do zbudowania w Polsce. Jaki tu jest inny, bardzo bogaty kraj w okolicy? Zastanówmy się. Czas wyzwolić kozaków krymskich? Tak samo jak trzeba odzyskać resztę Zaporoża. Wojna z Imperium Osmańskim przebiega bardzo dziwnie. Wywędrowali do Francji. A tam, bez większego problemu, Francuzi rozbijają tureckie armie. Rozesłano nawet wszędzie szpiegów w poszukiwaniu armii tureckiej. Ale ich nigdzie nie ma, mimo iż Imperium gdzieś posiada ponad 100-tysięczną armię. Tylko gdzie jest to wojsko? W ogóle czemu ja tak szybko zdobywam te fortece? Co tu się dzieje? Hurdur, husaria! Nie, jednak nie. Wojsko tureckie dostrzeżono bardzo blisko Krymu. I tak, pierwsza armia pod dowództwem Zygmunta Augusta uderza na armię osmańskie, niszcząc je doszczętnie, nie ponosząc przy tym prawie żadnych strat. Pod Teodoro polska armia walczy z kilkukrotnie liczniejszą armią osmańską i też odnosi zwycięstwo. Ale na kartach historii to chyba Francuzi przodowali w tej wojnie. Polska zyskuje znaczną część Krymu i dzięki zwycięstwu w tej wojnie Polska staje się imperium na arenie międzynarodowej. Ale czy to koniec tej historii? Nie wiem, dajcie mi znać w komentarzu. I zapraszam was do opowieści fabularyzowanej, w której rozgrywam alternatywną historię Anglii i tworzenia Królestwa Andegaweńskiego.